Siema, w dzisiejszym odcinku będzie trochę inaczej, ponieważ jak widzicie jest dzień. Jest to wyjątkowe u mnie, więc będzie jeździć dużo aut. Motory również. Ale nagrywam to w dzień tylko i wyłącznie dlatego, że przyszła mi paczka, a paczkę otworzyć trzeba od razu, więc... No. Otwieramy. Dobra, mamy tutaj naszą paczuszkę. Teraz tak, musimy sobie podwiąć rękawki, bo tak lepiej się pracuje. Najlepszy profit ode mnie. Teraz sobie przycinamy tutaj cyk. Aha. I to będzie kilka paczek w dzisiejszym odcinku. Tylko, że no teraz przyszła mi tylko ta, więc na razie mogę tylko otworzyć tą. Ale dobrze, zobacz. Mamy ciepły heat pack, więc z paczką pewnie będzie wszystko w porządku. Pajączek na pewno żyje, skoro jest... O, jak tu jest ciepło. Dobra, to on tu miał bajer normalnie. No to już możemy na bok. Teraz tak, czy... O Boże, ile tu jest taśmy. Masakra, ta paczka, ludzie, ta paczka tak śmierdzi. W sensie śmierdzi takim tym klejem od taśmy, że to jest masakra. Gdzie ja dałem nożyczki? Tu mam nożyczki. Dobra, przytnijmy sobie tak, żeby nie przeciąć tych gazet. Bo jak będzie mi się nudziło, to sobie poczytam te gazety. Taki tam żarcik. No dobra, no już. Poszło. Przecież to jest całe poklejone taśmą, matko boska. Jak ja mam to otworzyć w ogóle? No ale nie, no pakowanie pierwsza klasa. Dobra. Teraz tak. Aha, jeszcze tu jest taśma. No widzicie. Jak będzie się zmieniało oświetlenie, to nie moja wina. No jak mówiłem, nagrywam w dzień. Nie mam na to wpływu, jak słońce świeci. Więc to już moja wina nie jest. Dobra, mamy tutaj jedną porcję gazet. Drugą. O, jest nawet i aluminium. No to powiem tak, no pakowanie jest świetne. Tyle mogę powiedzieć. A aluminium sobie otworzę tak, żeby nie rozwalić, bo aluminium akurat może mi się przydać. A ja jestem taki Janusz, nie chcę mi się kupić własnego, więc po prostu sobie to lekko odpakuję. Cacy. I teraz będzie. Ha. A ja to jestem Janusz biznesu, widzowie. Teraz sobie kolejne bierzemy. Pyk. Na bok. Boże, ile tego tu jest? Dobra. To tam na ziemię. Potem będę sprzątał. Znowu gazety. O, tu jest jakiś... Jakiś chłop... Nie, to chłop czy baba jest? Nie wiem, ciężko stwierdzić. Ale to tam nieważne. O, tu mamy w ogóle... Co to jest? Stan niepokoju. Dobra, nie obchodzi nas to oczywiście. Obchodzi nas to, co jest w środku. O, nawet Ukraina. O, mamy, mamy. Mamy środeczek paczki. No i teraz tak. Uwaga. Ponieważ tu znajduje się ptasz. A wam nie powiem jaki. Chociaż pewnie po nazwie już wiecie, albo może nie wiecie. Dodam tylko, że jest on silnie jadowity. Nic więcej nie będę mówił. Zobaczmy, czy on jest tutaj luzem. O! Aż normalnie nie wiedziałem, co powiedzieć. Jest, jak widzicie, luzem. Więc teraz tak, musimy sobie go stąd wyciągnąć. Tylko żeby on nam nie wyskoczył. Jest to Monocentropus Balfuri. Jest to samiczka. Teraz tak. Czy jak ja ją pyknę, to ona ucieknie? Jest taka bardzo duża szansa. Chociaż po podróży może być... Kurde, tu mi się nie mieści wszystko w tym kadrze. Ona może być po podróży przestraszona, więc... Może nie będzie uciekać. Ale na wszelki wypadek, bo ja mam tu taki bajzel. Dobra, popchnijmy ją trochę. No, wychodź. Jesteś wolna, w końcu. Po ciężkiej podróży. Ale jak ona jest piękna. No, wychodź.
No. No i pięknie wyszła. Aha, i wyszła także z pojemnika. No to tak jak myślałem, że to tak będzie. Ale jaka ty jesteś niezdara w ogóle. No właśnie, do pojemnika. Albo dobra, w sumie nie musisz wchodzić do pojemnika, to możemy cię nagrać, jeśli będziesz tego... Jeśli będziesz tego chciała. Chociaż z tego co widzę, to nie wiem, czy będziesz chętna do współpracy. Zajdziesz? Dobrze, że ty nie robisz tego, czego nienawidzę, czyli nie wyczyszczasz włosków parzących. No nie, już mi zwiała. Cholera jasna. Zwiała mi, ludzie. Mamy problem. Pająk mi zwiał. Dobra, mam go z powrotem. Ale zwiał mi już. Już chciał mi zwiać. Więc powiem wam, że... O, widzicie? To jest właśnie to. No. No i staniesz? Nie. Ale jaka ona jest głośna, słyszeliście to? Jezus Maria! Nie, no i spierdzieliła, ludzie! O nie, uciekła mi pod biurko! Dobra, mam ją. Jednak jej nie mam. Ale no, ustawisz nam się tutaj ładnie? No nie złaź z biurka, ej no! Jezus! Ład! No nie, no i znowu spierdzieliła. Matko Bosko, no nie złapię jej teraz. Flas, no nie! O, dobra, weszła na hitpack. O! Wraca. O, wraca, ładnie wraca, grzeszy, no nie grze, no nie... Kurde, weszła mi na pensata. Złaś. Staniesz, grzecznie. O, dobra, mamy to. Mamy to, zatrzymała się. Teraz tylko kadr. Proszę państwa, w rzeczy samej jest tu samica Monocentropus Balfouri, która zamieszkuje Jemen, a mianowicie tylko jedną wyspę, Sokotrę. Jest to endemit dla właśnie tego kraju, Jemenu. No i występuje tylko tam i nigdzie więcej nie można spotkać tego pająka. O, ja, zobaczcie, jak ona jest śliczna. No nie uciekaj nam, nie uciekaj. No, naprawdę bardzo ładny pająk. Nie jest może aż tak bardzo wybarwiona i taka kolorowa. Ale jest ładniutka. No stój, Jezus Maria. Staniesz prosto. O, dobra. Teraz ja bym... Albo ja wezmę na przykład, wyciągnę to. Poczekajcie, zrobimy tak. O, dobra. Ja tak będę to nagrywał. Tak będzie prościej. Sobie odłóżmy wszystko. Ja sobie tutaj siądę. I zobaczcie. Tylko światło jest właśnie do dupy, bo nagrywam to w dzień. O nie. No i słuchajcie, Balfa już znajduje się to pod biurkiem. Ja mam jeszcze tak leciutko. Tam nie iść, tam jest syf, proszę cię, tam nie, tam jest burdel. Tam jest burdel, patrzcie jak tu jest burdel. Jak ona mi wbiegnie w tym burdel, to jej nie zna. Nie. No nie, proszę cię. No i patrzcie, to jest właśnie samica Balfouri. Ale to teraz wystarczy zrobić tylko tak i patrz na to, cyk. Teraz robimy cyk i cyk. I pajączek już jest tutaj. Teraz przydałoby się ją... Gdzie ja daję pensetę? A, tu. Przydałoby się ją wygonić gdzieś na taki fajny grunt. Bo tutaj to my dużo nie zobaczymy tak naprawdę na białym biurku. Zaraz coś wymyślę. Dobra, przeniosłem się do innego pomieszczenia i mam tutaj torf. I może na torfie sobie ją ładniej zobaczymy. Chociaż tu też takie żółte światło jest, to nie wiem, czy będzie ją jakoś ładnie widać. Ale nie, dobra, jest zdecydowanie lepiej. Teraz sobie ją wygońmy stąd. O, ale nie tak szybko, panienko. O, zobaczcie. Ale przesuń, odwróć się. O, pięknie, pięknie. Zobaczcie, jest to Monocentropus Balfouri, tak jak już mówiłem.
piękna sztuka, naprawdę. No jest piękna. Tyle mogę wam powiedzieć. Ale to będzie na tyle z tego. W sensie od niej. Jak mi przyjdzie kolejna paczka, to się widzimy. Nie wiem kiedy, nie wiem czy przyjdzie dzisiaj, czy jutro. Ale w odstępie tych dniach powinna przyjść. Więc no. Widzimy się dla was zaraz, dla mnie nie wiem kiedy. Mamy tutaj drugą paczkę. Ja wiem co w niej jest, ale wam nie powiem, nie będę wam zdradzał. Więc otwieramy. O, może tak to pójdzie. Szybko, nie? Jedną ręką, da się wszystko. O, proszę. Jeszcze tylko tutaj. No i mamy to. Otworzyłem paczkę jedną ręką, no dobra, prawie. Jeszcze tylko tu. Patrzcie, jaki ze mnie dobry gość. Aha, tu mi się wzięło. Ale dobra, tu jest... O, mamy to. Otwieranie paczki jedną ręką zostało przeze mnie zaliczone. Aha, jednak nie. Dobra, posłużę się moimi nożyczkami. Sorry za ten syf w środku, wszędzie, ale mam dużo paczek. W sensie czekam teraz na dużo paczek. Dobra, mamy. Znaczy na dużo paczek. No jeszcze czekam na jeden tak naprawdę, więc nie dużo paczek. A więc zobaczmy co mamy w tej oto paczce. Mamy dużo folii bąbelkowej, fajnie. O kurde! Tommy Hilfiger, no bogaty jesteś, ci powiem. Zaraz wam powiem w ogóle od kogo to paczka. Należy torba z Tommy'ego. No to kurde, tego się nie spodziewałem. Torbę to sobie powiem wam, że zachowam. Bo naprawdę to jest... Tu już więcej nic nie ma, raczej nie powinno być. No dobra, nie ma nic. Ale że no dostałem torbę z Tommy'ego, to się tego nie spodziewałem. Ale dobra, otwórzmy sobie to bardziej. O, mamy tutaj hit pack. No i teraz tak. Jest tutaj, jak już wiecie, bądź nie, skoro mam samicę, to wyostrzę mami samca. Od Rafała. Dokładnie od Rafała. Kupiłem od niego. Mamy sobie tutaj samca. No i co? Ale że powiem ci, Rafał, że torba z Tommy'ego, to naprawdę staćcie, szanuję. To ja zaraz to otworzę i wam pokażę samca. Bo teraz sobie to po prostu otwórzmy i zobaczmy, czy samczor żyje. Ja wiem, że na pewno żyje. Co to jest? Ej, no co tego, to ja się nie spodziewałem. Co on mi tu wysłał jeszcze? O, incejkę mi wysłał, no kurde. Dzięki mordo, tego to się w ogóle nie spodziewałem, że dostanę coś więcej. O, mamy tutaj, mamy, o Boże, mamy tutaj samca. Ale o, incejkę mam, fajnie. Mam tu też, jak wiecie bądź nie, dorosłego samca. Więc kolejna incejka do hodowli. Bardzo, bardzo fajnie. Jestem zadowolony. Dobra, to zabierajmy się do otworzenia tego, ale tu już dam na statyw, bo jedną ręką to nie fajnie będzie. Z informacji, których mam, ten samiec lubi biegać, więc musiałem się ubezpieczyć na to i po prostu zrobić porządek, bo jak mi ucieknie i wybiegnie, no to żeby po prostu go nie łapać, nie, znaczy nie łapać, nie szukać, bo łapać go będę, ale żeby go nie szukać, żeby mi gdzieś nie biegł, tylko kurde, cholera jasna, już nie wiem, gdzie dałem pojemnik na łapanie, bo chyba też go gdzieś wywaliłem, jak robiłem porządek szybki. No kurka wódka, no. Dobra, mam już pojemnik. A więc tak. Otwieramy. Kurde, jak ja nie lubię tych plastikowych pudełek otwierać. Zawsze mnie to irytuje. Dobra, mamy to. Teraz tak. Penseta, ponieważ jest to silnie jadowity pająk, więc zawsze trzeba uważać. Mamy to. Mamy samczora. Dobra. Widać. No to teraz co? Wyganiamy go? Zobaczmy, czy to, że lubi biegać, to prawda. O, wychodzi. No, wychodź. Też jesteś już wolny. Ale nie na statyw.
O matko. Nie no, miałeś rację, Rafał, on jest taki piękny. O dobra, biega, no, też miałeś rację, on lubi biegać. Ale nie no, ma taki niebieski cały karapaks. No Jezus Maria. No tak, wejdź jeszcze na mnie, no tak, nie wiem czy to widać. Aha, uciekł mi. Mam go z powrotem i chcę, żebyście go zobaczyli, bo on naprawdę jest piękny. Uważam, że jest ładniejszy od samicy, bo ma bardziej niebieskie kolory. To pudełko jest czarne, a skoro jest czarne, to będziemy mogli mu się ładnie przyjrzeć. O, on tam stanął. Ludzie, kochani, szybko, póki on stoi. Światło, póki on stoi. O nie, nie będzie tego widać. Bo to światło też jest takie do dupy trochę. To zaraz... Wiem co, po prostu nagram to z fleszem u latarki, to wtedy będzie ładny ten kolor, więc czekajcie. Zobaczcie, on to jest calutki niebieski. Cały karapaks ma niebieski, a samica tak bardzo tego niebieskiego nie widać u niej. A on jest, no cały niebieski jest, ale oj. No jest dość szybki, no Rafał miałeś rację, on jest porywczy trochę, jest bardziej ruchliwy niż ta samica. Ale wyprostuj mi się. No zesrał się. Zobaczcie, zesrał się. Ale... No nie bój się. Tylko chcę, o. Zobaczcie, no on jest cały niebieski. Ja. No magia. To już zostawmy samca w spokoju i czekajmy na paczkę kolejną. Znaczy, pokażę wam jeszcze tam incei, którą dostałem w gratisie, więc go teraz sobie zamkniemy. No, holo tyle incei. Ja miałem Incei Gold małą, ale mi niestety padła, więc może Incei zwykła mi nie padnie. Kurde, no chcę to otworzyć jedną ręką, ale chyba nie dam rady. Tak jak zrobię, to chyba zgniotę, więc jakby to tak... Dajcie mi chwilę po prostu. Proszę bardzo. Neo Holotele Incei. Teraz ją sobie musimy przełożyć tutaj, bo ona jest... Ale ona jest takich rozmiarów, że na luzie może sobie zostać tu, gdzie jest. Kogut, cicho bądź, bo nagrywam. Teraz potrzebujemy pensety. Pensety nie mamy, to przegonimy ją palcem. O. Mały szybcioch. Teraz ją sobie zamkniemy. Ja szybko tutaj wezmę torfu. To wyciągnę. Dam torfu. I po sprawie. No i dobra, mamy tutaj już torf. Teraz możemy sobie ją przełożyć. I nie wiem, czy jedną ręką dam radę. Nie wiem, czy ona mi nie ucieknie czasem. Bo, aha, nie zrobię tego jedną ręką, bo teraz muszę ją dotknąć. Kurde. Albo jakby ją teraz wziąć tak. O! Tylko żeby ona nie pobiegła tam nigdzie. Albo zrobić tak, o. O. Patrzcie, to jest może 200 IQ. Tak, mamy to. Ja jestem mądry jednak. No i tak wygląda malutka sztuka Neo Holotele Incei, tylko nie chce się wyostrzyć. O, mamy, wyostrzyło się. To jest właśnie Neo Holotele Incei. O, no, opalizuje na zielono, nie wiem czy to widzicie. Ja to widzę, jest taka lekko zielonkawa. No ładna sztuka, ładna. Więc wielkie dzięki, Rafał, za tego gratisa. Tego się nie spodziewałem, że mi w ogóle doślesz pająka. Więc no, dzięki wielkie.